O godzinie 11 w niedzielę na stadionie w Otmencie juniorzy młodsi podjęli drużynę Olimpia Lewin Brzeski, by zawalczyć o podtrzymanie swojej pasy zwycięstw. Pierwsza akcja dwójkowa Gomoły i Kubocza rozpoczęła widoczną dominację miejscowych na boisku, jednakże nieudowodnioną w pierwszej połowie z powodu fatalnej skuteczności dwójki atakujących. Już lekki pressing na rywalach powodował chaos w szeregach przeciwnika i doprowadzał do strzałów ze strony gospodarzy, jak chociażby ten, Dawida Macchioli, oddany w 11 minucie. Kilkukrotnie, jak tutaj, pokorące na 30 metrze, uwieńczone dośrodkowaniem Jakuba Kubocza z lewej strony, doprowadzały do dobitek i zamykania przeciwnika w jego własnym polu karnym. W 26 minucie napastnik drużyny gospodarzy Adam Gomoła, jakby mając w pamięci ostatnie spotkanie, fatalnie zachował się przy genialnym obsłużeniu przez Patryka Niestroja i nie oddał choćby strzału. Takie niewykorzystane sytuacje powodowały frustrację i przypominały stare piłkarskie porzekadło, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Jednakże tym razem los okazał się łaskawy i znakomite penetrujące podanie za obrońców uszło krakowiczanom płazem. Białozieloni szczególnie podobali sobie lewy sektor boiska, co widać po kolejnym środkowaniu naszego wybitnie prezentującego się w pierwszej połowie skrzydłowego i katastrofalnym kiksie Bartka Jasika, który powinien w tej akcji otworzyć wynik spotkania. W rzucie wolnym ze środka boiska, przy bierności obrońców do piłki dopada Gomoła, który tym razem zrobił wszystko tak jak trzeba, jednakże zabrakło szczęścia i nasz napastnik trafia w słupek. Tuż przed zmianą stron po raz kolejny nieskuteczny daje się we znaki, gdy po zamieszaniu w polu karnym Jasik nie trafia w bramkę i do szatni zawodnicy schodzili przy bezbramkowym remisie. W drugiej połowie młodzieżowcy z Krakowic mogli dostać zimny prysznic, po pierwszej połowie jednak znakomicie zachowali się obrońcy, którzy nie dopuścili do oddania groźnego strzału. Tutejsi wobec tego nie zwolnili tempa i zmieniony przez niesprawdzającego się w pierwszej połowie Bartka, Michał Leśniak, miał okazję znakomicie wejść w mecz, gdy po dograniu przez Jaśkowca na skrzydło i wrzutce Krzysztofa Chmury w trudnej sytuacji nie oddał groźnego strzału i stan bezbramkowy wciąż się utrzymywał. Po taktycznym rozegraniu rzutu rożnego i dorzutce przez Patryka Niestroja i pierwszym rykoszecie do piłki doszedł Gomoła, ale i w tym momencie przestrzela ponad bramką. Dopiero pozornie niegroźne dośrodkowanie z własnej połowy Szymona Boruszka w dość prowizoryczny sposób wykorzystał wreszcie atakujący KS Krakowice, dając tym samym zasłużone prowadzenie swojej drużynie i na stadionie na Olimpijskiej mieliśmy 1-0. Jeszcze dwa, panowie. I tem, jedna z wielu dorzutek w pole karne ze strony gości, diametralnie zmieniła przebieg meczu. Zdaniem sędziego, przetrzymywany przez obrońcę napastnik przejezdny, frustracji, wybitnie niesportowy sposób o wzajemnie się Tobiaszowi Kukusiowi, za to otrzymał czerwoną kartkę. Nikt wtedy jeszcze nie spodziewał się, że sędzia przerwał grę nie z powodu wybryku, a po to, by podyktować drużynie Olimpii 11. Zawodnicy gospodarzy długo nie mogli pogodzić się z tą decyzją, jednak koniec końców musieli zaakceptować fakt, że teraz wszystko było w rękach Krzysztofa Kołuszczyka. Ten natomiast wybiera złą stronę i po płaskim strzale 10 minut przed końcem mieliśmy dramaturgiczny remis. Jednakże drużyna juniorów młodszych z Krakowic po raz kolejny pokazała charakter i po dryblingu Kubocza w zamieszaniu do piłki dopadł Szymon Boruszek i dograł do Gomoły, który znów w bliżej nieokreślony sposób umieszcza piłkę w bramce, tym samym przypieczętowuje trzecie zwycięstwo z rzędu ekipy pod wodzą Łukasza Rogacewicza, która do lidera traci już tylko 5 punktów. KS Krakowice, LCTS Olimpia Lewin Brzeski Łosiów 2-1.